Dzień dobry, kochani. Witajcie w nowym słonecznym dniu, nowym vlogu. Prezent dla mnie od kogo? Nie! Patrzcie, to jest prezent! I to jest prezent dla mnie, ode mnie? Jak fajnie! Nie no, ja co robię? Ale to wam... Normalnie pięknie pachnie. Klej do paznokci, bardzo dobry ten klej jest, to wam mówiłam wczoraj we vlogu. Kremik i mój ulubiony puder. No i trochę słodyczy. Tyk, 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 tyk. Ale powiem wam, że ten, miłe to jest wstać i mieć prezent. Jezus, to jest dla mnie, to jest niemożliwe. Kto był taki kochany? Ja sama dla siebie. Dzionku. W nowym dniu kawę, 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 ja chcę kawę. Boże, wczoraj odleciałam, zasnęłam w ogóle i przerabiałam dla was vloga. O, mam syfa tu. Przerabiałam dla was vloga. Pisałam jeszcze wiadomo przez telefon, siedziałam, siedziałam, siedziałam. Patrzyłam tam na ten, bo dodawałam wam też relacje na Instagram. Mi się przysnęło, ja się obudziłam, to było już chyba po 12, po pierwszej. Ja mówię, nie, nie, ja muszę iść dalej spać, co to jest? Boże, jakie syfy ja mam. Ja mówię, nie, nie, to trzeba iść, słuchajcie, spać. No i się tak szybko pożegnałam, ale byłam w szoku, że mi się urwał film. Po tym spacerze, wiecie? Ja tu też wczoraj gotowałam, porobiłam i po tym spacerze mnie musiało dorąbać. Ale to nic, dobrze, że się wyspałam, to jest ważne. Idę sobie teraz wypić kawkę, dojść do siebie i się potem odzywam. Hello! Edzia cię... Zrobiła, słuchajcie, zrobiłam rzęsy nowe. Uwielbiam nowe rzęsy, jak są pełne, świeże, czarne, przepiękne. No i co? I się odwaliłam. Wykąpałam się, głowę umyłam, ale nie robiłam bronzeru. Chciałam robić brązer, ale nie zrobiłam bronzeru. Ale to nic. Za chwilkę sobie chyba idę na spacer. Dzisiaj odwaliłam czapę, słuchajcie. Ja wam się nagrałam, co? Rano chyba, nie? Ostatni mój plik jest z rana. Jak te prezenty, nie? Prezenty na Dzień Kobiet. W ogóle tak a propos, to zaraz otworzę, bo teraz jest słodkiego. Się z Agnieszką moją kochaną śmiałam. Pozdrawiam cię, kochani moje. Już się z Agnieszką moją śmiałam, że ten, że dzisiejszy dzień to będzie bardzo ciekawy dzień. I tak też się wydarzyło, słuchajcie. Ja wstałam. Powiedziałam wam dzień dobry, nie? Dzisiaj jest Dzień Kobiet, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. O, prezent dla mnie! I poszłam zjeść śniadanko. Prawie co rzęsy kleiłam mi się wszystko. Jeszcze tu klej. Poszłam zjeść śniadanko. A jak to śniadanko, słuchajcie, zjadłam, położyłam się do łóżka, no i robiłam dla was relacje na Instagramie. No bo Dzień Kobiet, no to dla was musiałam zrobić reels. No i tak zrobiłam, że tak długo siedziałam w łóżku, że zasnęłam. Obudziłam się o 15. Obudziłam się naprawdę o 15. Ale nie, że spałam długo. To było przed drugą zasnęłam. No na godzinę mi się film urwał, nie? I stałam przed trzecią i mówię, chyba se jaja robicie, nie? A ja miałam dzisiaj w planach zrobić nowe paznokcie u stóp. Pedikir. Miałam sobie zrobić, się ogolić, zrobić sobie bronzer. Bo dzisiaj miałam taki dzień typowo, typowo babski dzień. No kurde, otworzysz się, czy mam nie jeść tych czekoladek. Znowu znak, że mam ich nie jeść. Ale chcę dzisiaj i zjem. Ja pierdzielę. Tylko cztery? O kuźwa. Dobra. Błędnie, wiem. No. I. Dobra, kawa. Nie lubię czekoladek kawowych. No i wstałam. Mówię, dawaj gaz. Od razu pod prysznic. Umyłam głowę dwa razy, żeby mieć ładne, świeże dzisiaj włosy. Pomalowałam się, zrobiłam. Nie, najpierw zrobiłam w ogóle rzęsy. Na nowo, wszystkie tamte ściągłam. To też trochę trwało i na nowo zrobiłam. Także mam na tydzień spokój. Jaki tydzień? Ja miałam teraz te 8 dni, słuchajcie. Te się super trzymały. No. I tak. Zrobiłam sobie teraz makijaż. Do czepi. Brałam się. I podagrywam trochę TikToków. Idę na spacer. Body
dzisiaj nigdzie nie wyszłam. Siedzę w chałupie cały czas, jak porąbana. Ja tak już nie umiem. Słuchajcie, kiedyś to ja siedziałam na stop w domu. Siedzenie w domu to było moje w ogóle życie. Sprzątanie, czekanie na księcia, ugotowanie i siedzenie w domu. A teraz, jak jestem raz w domu, to dla mnie to jest katastrofa. Ja nie umiem tego przeżyć. Już tak przyzwyczaiłam, że jestem codziennie gdzieś, nie ma dnia, żebym gdzieś nie wyszła. I jak dzisiaj byłam w domu, a jest godzina już 20 po czwartej, to jest mi źle. Jest mi dziwnie. Czuję się, jakbym była chora. To jest takie właśnie uczucie porównywalne, jakbym była chora. Jakby się coś stało. Dlatego idę na spacerek, przewietrzyć głowę, dotlenić się i podagrywać dla Was TikToki. Kocham Was. Dzisiaj Wam też dodałam vlogaska, ale Wy to dopiero zobaczycie. 8 marzec dzisiaj jest. Wy to zobaczycie prawdopodobnie w poniedziałek. No, także już po ptokach, ale tak czy siak chciałam Wam, kochane kobietki, życzyć wszystkiego najwspanialszego dla Was. My jesteśmy tak czy siak bardzo wspaniałe, silne, poradzimy sobie z dużą ilością rzeczy, więcej niż mężczyźni, no bo taka nasza natura. No nie po to akurat, wiecie, istnieje kobieta i mężczyzna, żeby jednak kobieta trzymała rękę na pulsie. Taka to prawda, ale my jesteśmy silne babki, my jesteśmy bardzo takie, wiecie, zrobimy 5-6 razy naraz, no jesteśmy bardzo dzielne, super jesteśmy i chciałam Wam powiedzieć, że oby tak dalej. Trzymajcie puls, trzymajcie rękę na pulsie, trzymajcie, nie pozwalajcie się, wiecie, robić w ciula, szanujmy się i róbmy to, co nam sprawia dobrze, co nam sprawia przyjemność. Na tyle, ile się da oczywiście, no nie ukrywajmy, że kurde nie ma tak, że codziennie się rano staje i ma się spa w domu, czy nie wiem, jeździ się na Malediwy, no kurde, każdy musi napierdzielać, każdy musi się zmagać z problemami, przechodzić przez różne sytuacje w życiu, musi zapierdzielać w pracy, żeby zarobić kasę, musi twardo walczyć o swoje i no chcąc, nie chcąc, nic nie ma za darmo, nic nie ma od razu, nic nie ma od kogoś. Wszystko trzeba swoimi rękoma osiągać, tak? I uczyć się na swoich błędach, które się je popełnia. Kurde, te włosy umyte są piękne, ale wkurzają mnie. I po prostu no, nie błąkać, wiecie, jak to się mówi, w chmurach, tylko robić to, co jest słuszne i no, nie żałować się ciągle też nad sobą, bo czasem już starczy tego dnia, gdzie już się żałuję. Ja na przykład tak mam, że ja se tam pożałuję, lituję. No wiecie, jak to jest, nie? Człowiek się nad sobą lituje i właśnie tak żałuje nad sobą tego, co to... Nie można się żalić za długo. Trzeba się żalić nad sobą, ale nie za długo, bo to później właśnie trzeba wstać i powiedzieć, dobra, kop w dupę, jadę naprzód, pierdolę. Wiecie, o co chodzi. I tego nam życzę, żebyśmy były właśnie takie silne. Tego nam życzę, tej siły, tej mocy i żebyśmy sobie z tymi cholernymi sytuacjami zawsze poradziły. Bo one zawsze będą. Nie myślmy, że będzie kolorowo w życiu. Nigdy nie będzie. One będą zawsze. Ale żebyśmy sobie z nimi dobrze radziły. Bo to chodzi o nasze podejście do tego. O to, jak sobie poradzimy. A my sobie poradzimy, ok? Idę na ten spacer, bo potrzebuję energii. Także kocham Was i do później. Kochani, przychodzę już późnym wieczorem pożegnać się w tym vlogu. Wiem, że nie był długi, ale... No tak mi dzień dzisiaj przeleciał, że szok. Wchodzę w komentarze, żeby sprawdzić, czy coś pisałyście. Moje rzęsy są zarąbiste. To są w ogóle rzęsy, które są ciutkę szersze. Oj, Kleuniu. Kleo, proszę zejść z stołu. Pszt. To są rzęsy, które są ciutkę szersze i się bardzo fajnie je dzisiaj przyklejało. I ładny jest też efekt takiego fajnego kociego oka. Zarąbiście, ja uwielbiam te rzęsy. Powiem Wam, że to było najlepsze dla mnie, co w ogóle wynalazłam, dowiedziałam się o tym, dziękuję Ci Kasiu, że mi wtedy mówiłaś o tych rzęsach. Ja widziałam wtedy już reklamy gdzieś właśnie, chyba na TikToku to było, ktoś robił, że właśnie do tygodnia się trzymają i tak dalej, no i pozamawiałam parę sztuk i jestem po prostu zafascynowana. Ja je wszystkie zamawiam, słuchajcie, na Shein,
bo zawsze pytacie, gdzie. Ja sobie wpisuję po prostu na Shein rzęsy i sobie szukam, jakie mi tam odpowiadają. Po prostu przepiękne są. Ja robię rzęsy bondingowe, ale u mnie tak długo się nie trzymają. Myślę, że to wina kleju. Aha. No ja mam klej, słuchajcie, już był w zestawie. I ten klej jest ok. Na razie mi się wszystko super trzyma, więc nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo się też tak jeszcze nie znam. Nie mam nie wiadomo ile tych zestawów. Jak na razie te 3 zestawy mam. Tak. I klej używam cały czas z tego pierwszego zestawu, z tego pomarańczowego, co Wam pokazywałam. Także pięknie, klimatycznie zrobiłaś mieszkanku, jest bardzo przytulnie. Kochani, ja sobie zawsze właśnie staram się robić pod siebie, żeby było ładnie, żeby było przyjemnie. Mi się bardzo podoba właśnie i to jest, wiecie, to jest moja kwatera, to jest moje mieszkanie. Ja sobie robię pod siebie, jak mi się podoba. I jestem zadowolona, zawsze jakoś tak cieplej, dodatki są bardzo ładne i zawsze jak coś ładnego widzę, to sobie kupię i się potem bardzo z tego cieszę, że nawet jakieś pierdółko, ale daje taki efekt fajny, nie? I w ogóle spodobało mi się bardzo właśnie z tymi firankami, z tymi dodatkami, super. Siwar! Już jestem, Siwar mi tam w łazience robił kupę. No, także uwielbiam. Zwykły filmik. Pozdrawiam Kluczbork. Pozdrawiam, niedaleko mnie. Pozdrawiam Kluczbork. No ja właśnie lubię takie zwykłe filmy nagrywać, powiem Wam. Teraz mam ogólnie zajawkę na TikToka, bo lubię takie. Zajawka na TikToki mi weszła totalnie i w Instagrama, także... Jakim kolorem ostatnio farbowałaś włosy? Kochani, ja włosów to już dawno nie farbowałam. Ja mam zmyty kolor. Ja kupiłam, pamiętam, kasztanowy brąz. Ja pofarbowałam wtedy włosy na pasemka. Moje blond, które miałam. I teraz się to w ogóle wypukało. I zostały takie właśnie, widzicie, refleksy gdzieniegdzie. I to nie jest mój kolor. To już jest wszystko zmyte, tam nie ma nic. I już nawet mi siwe włosy wychodzą, więc pomyślałam, że też będę musiała niedługo ofarbować. I kupię na pewno znów ten kasztanowy brąz, bo jest dla mnie najlepszy. I wydaje mi się, że tak zrobię. Ale jeszcze jakoś mnie do tego nie ciągnie, bo jest ok. Nie mam dużo siwych włosów, więc nie muszę tego szybko farbować. A mi się też fajnie ten kolor miesza z moimi nowymi doczepami. No i jest to wszystko ładnie zmieszane i jakoś tak mi się podoba. Ale gdybym robiła, no to kasztanowy brąz albo średni brąz, bo ciemny brąz to już jest ciutkę za ciemny. To już jest raczej bardziej jak czarny. Także raczej średni brąz zawsze. I ja zawsze kupuję toner Tunux i Sany. On kosztuje chyba euro 99 i to jest super. I to mi się podoba i to jest jakoś tak dobrze mi się w tym robi. No, także tak. Zdolniacha z ciebie. Wszystko umiesz sobie sama zrobić. Płyny z Niemiec, z Polski to duża różnica. Mój mąż pracuje za granicą i mi przywozi chemię. No, może tak być, słuchajcie. Ja naprawdę nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć z tego względu, że mówię Wam, 13 lat nie mieszkam w Polsce i nie pamiętam jak to było, ale dużo osób mi mówi, że jednak ta chemia jest właśnie tutaj lepsza niż w Polsce. Ale dlaczego tak jest, nie mam pojęcia. Skoro oni to stąd w sumie przywożą i sprzedawają w Polsce, powinno być to same. Ja nie wiem, nie znam się na tym, tu się nie mogę wypowiedzieć, wiecie? Nie jestem w stanie. A jeszcze co do tych rzęsków, to powiem Wam, że jak ja je przyklejam, bo to może też jest jakaś różnica, dlatego że jak ja przyklejam te rzęsy, to ja daję ten klej na moje rzęsy, nie? I później jeszcze na tą rzęsę, którą przyklejam, też daję na końcówkę. I może dlatego one się lepiej trzymają i mocniej? Nie wiem. Może to jakaś różnica jest. Bo ja jakoś sobie stwierdziłam, dobra, dam klej na moje rzęsy, i dam sobie jeszcze ciutkę kleju na tą rzęsę, którą przyklejam. I może dlatego one się tak mocno trzymają, że teraz miałam tamte 8 dni, słuchajcie. Tu mi tylko z boku 2 odleciały, no i tutaj jedna i później już mówię, dobra, ściągam, bo już 8 dni. I dzisiaj ściągłam całkowicie swoje rzęsy wszystkie. Umyłam oczka i założyłam na nowo świeże wachlarze.
No, i wyglądają bosko. Wyglądają bosko. Uwielbiam ten efekt. Bardzo mi się podobają te rzęsy. Normalnie już bez rzęs to już chyba nie będę. Jestem rzęsiarą. Dlatego mam też moje obrazy z rzęsami. Widzicie? To jest jakiś znak rzęsiara. Dobra, kochani, kończę. Dziękuję wam naprawdę z całego serca za piękne, piękne komentarze. Uwielbiam was. I co? I widzimy się w następnym vlogasku już jutro. Jutro mamy weekend. Weekend. Jutro idę na zakupy. Bo mam ochotę sobie kupić jakieś ciuchy. Mam nadzieję, że coś znajdę, bo ostatnio nic nie poznajdowałam. Ja zamawiam na Shein rzeczy, ale czasem też tak lubię pochodzić, popatrzeć, co jest fajnego. I rzadko coś fajnego jest. Wszystko takie nudne, wszystko takie same. Ale zobaczymy jutro, co tam sobie nakupię. No i tyle. Dobra. Także jutro może też będę vlogować, to zobaczymy, jak ten dzień przeleci. Także kochani, buziaczki dla was. Widzimy się jutro w nowym filmiku. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za oglądanie i do następnego. Pa, pa!